nigdy za wiele. W okresie świąteczno-noworocznym dawcy tłumnie ruszyli do punktów. Chętnych na oddanie krwi jest tak dużo, że w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa trzeba czekać zdecydowanie dłużej niż zwykle, bo tworzą się tam kolejki. Ludzi dodatkowo motywuje możliwość przedłużenia sobie czasu wolnego od pracy. Łukasz Kądziołka. Numer K200. Po świąteczne oblężenie w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach. Chętnych do oddania krwi po świętach nie brakuje. Co za tym idzie, nie brakuje też krwi. Na stronie internetowej można sobie sprawdzić, jakie są zapasy krwi. Jakoś tutaj nigdy w tych Katowicach nie brakuje. Na szczęście także mamy chyba fajnych krwiodawców tutaj, bardzo chętnych do oddawania krwi. Zwłaszcza im bliżej weekendu, tym więcej krwiodawców. To prawda, no na to można na pewno zwrócić uwagę, tak, tak, dokładnie. Jak chodziłam w soboty, no to zawsze to szło dużo szybciej. Dzisiaj szybko nie jest. Czas oczekiwania od wejścia do pobrania jest znacznie dłuższy niż zwykle. 50 minut w tym momencie. I to jest rekord, czy nie? Nie, nie, dzisiaj nie jest rekord. Okay. Ile pan najdłużej czekał? Tutaj w Katowicach? Od A do Z około godziny 40. Niektórzy czekają jeszcze dłużej. Pobieranie płytek krwi, gdzie to zabieg jest dłuższy, to schodzi około 2 godzin. Dawca tu przebywa. A w taki czwartek ten czas się wydłuża nawet do 3-4 godzin. Czwartki przyciągają, ponieważ dawcom przysługuje dodatkowy dzień wolny. Pracownik w dniu, w którym oddał krew lub jej składniki, a także w dniu następnym do pracy iść nie musi. Mamy ten okres między świętami a Nowym Rokiem i dlatego z reguły jest mniej ludzi. Dzisiaj mamy tak dużo. Wczoraj chętnych było tak dużo, że nie udało się wszystkich obsłużyć, dlatego w pewnym momencie rejestrację zamknięto. Maksymalnie Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach może obsłużyć jednego dnia do 400 osób. Widok przepełnionych poczekalni może tylko cieszyć. Im więcej krwi, tym lepiej. Krew jest potrzebna codziennie. Najlepiej by było, jakby dawców było codziennie taka sama ilość. Jest to nierealne, bo dawcy wybierają sobie dzień taki, jaki chcą. Na szczęście przychodzą nie tylko od święta. Nawet jeśli często motywacją jest możliwość przedłużenia sobie wolnego, to najważniejsze, że chcą pomagać.